Bardzo proszę Państwa o powstanie. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Otwieram uroczystą sesję Rady Miasta Zambrów. Serdecznie i gorąco witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Wśród nich pana Jerzego Dąbrowskiego z rodziną. Witam przedstawicieli samorządów powiatu zambrowskiego, miasta Zambrów i gminy Zambrów. Przewodniczącego Rady Powiatu Zambrowskiego, pana Józefa Dąbrowskiego. Starostę powiatu zambrowskiego, pana Stanisława Krajewskiego. Przewodniczącego Rady Gminy Zambrów, pana Piotra Tyszkę. Wójta gminy Zambrów, pana Kazimierza Dmuchowskiego. Witam radnych miasta Zambrów. Witam burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Serdecznie witam prezesów spółek, banków i spółdzielni, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dyrektorów i kierowników pozostałych instytucji i zakładów pracy z terenu miasta i powiatu. Witam przedstawicieli służb mundurowych, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich, związkowych i politycznych. Witam również lokalne media. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczysta sesja składa się z następujących punktów. W punkcie pierwszym nastąpi nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Zambrów panu Jerzemu Dąbrowskiemu. Następnie rozstrzygnięcie trzeciego powiatowego konkursu historycznego organizowanego przez Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie pod tytułem Zambrów w latach II wojny światowej. Kolejnym punktem będzie promocja książki autorstwa pana Jerzego Dąbrowskiego pod tytułem Historia garnizonów Ostrów Mazowiecka, Komorowo, Różan, Zambrów i służba w tych garnizonach kapitana Władysława Dąbrowskiego. Po zakończeniu sesji zaprosimy wszystkich przybyłych gości do kawiarni, gdzie odbędzie się spotkanie z autorem. O przedstawienie laudacji honorowego obywatela miasta Zambrów, pana Jerzego Dąbrowskiego. Bardzo proszę wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Andrzeja Gniazdowskiego. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja Rady Miasta Zambrowa ma wyjątkowy charakter. W dniu 1 lipca 2014 roku na poprzedniej sesji Rada Miasta Zambrowa na wniosek Komisji Kultury i Oświaty z inicjatywy pana burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego podjęła jednogłośnie uchwałę o nadaniu panu Jerzemu Dąbrowskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Zambrowa. Dziś, 12 września 2014 roku, w 75. rocznicę Bitwy o Zambrów gościmy pana Jerzego Dąbrowskiego. Jeszcze raz w imieniu Rady Miasta Zambrowa serdecznie witam pana Dąbrowskiego z okazji przyznania mu tytułu honorowego obywatela miasta Zambrowa.
Tytuł honorowego obywatela miasta to szczególny sposób wyróżnienia kogoś przez lokalną społeczność. To odpowiednik tytułu doktora honoris causa, nadawanego przez wyższe uczelnie najwybitniejszym naukowcom. Łaciński termin honoris causa oznacza dla zaszczytu, za zasługi, dla podkreślenia zasług. I to jest określenie najpewniej oddające jego sens. Pan Jerzy Dąbrowski bardzo zasłużył się dla naszego miasta. Pan Jerzy Dąbrowski urodził się 11 lutego 1935 roku we Wrześni. Jest emerytowanym magistrem inżynierem elektroenergetyki. Związki pana Jerzego Dąbrowskiego z Zambrowem są szczególnego rodzaju. Jest synem kapitana Władysława Dąbrowskiego, dowódcy pierwszej kompanii CKM 71 Pułku Piechoty. Ojciec pana Jerzego Dąbrowskiego służył w stacjonującym w Zambrowie 71 Pułku Piechoty i poległ w bitwie o Zambrów w dniu 11 września 1939 roku. 11 września 1939 roku oddziały polskie cofające się z linii Narwi próbowały wyrwać się z okrążenia. Kapitan Władysław Dąbrowski jest pochowany w mogile zbiorowej poległych żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Zambrowie. Pan Jerzy Dąbrowski od wielu lat pasjonuje się historią Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej. Jest zaangażowany w działania mające na celu zachowanie pamięci i popularyzację wiedzy o historii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej, a szczególnie historii 71 Pułku Piechoty i historii Zambrowa w okresie międzywojennym. Efektem tej wieloletniej pracy, między innymi w archiwach i bibliotekach w Polsce i za granicą, są publikacje poświęcone historii 71 Pułku Piechoty, życiu Zambrowa w tamtym okresie, a także walkom 71 Pułku Piechoty i innych jednostek samodzielnej grupy operacyjnej NAREW we wrześniu 1939 roku. Oto zestawienie publikacji pana Jerzego Dąbrowskiego. Działania 71 Pułku Piechoty w bitwie o Zambrów 11 września 1939 roku, wydane w Warszawie w 2005 roku własnym sumptem. Przebieg służby w Wojsku Polskim II Rzeczpospolitej i życie codzienne kapitana Władysława Dąbrowskiego w latach 1929-39 oraz okupacja i lata powojenne, wydane w Warszawie w 2008 roku. W Monitorze Zambrowskim w numerze 6 2006 roku i 3 2009 roku ukazały się artykuły Bitwa o Zambrów 71 Pułku Piechoty w dniu 11 września 1939 roku. W Biuletynie Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej numer 1 2009 roku ukazał się artykuł pod tytułem Moje wspomnienia związane z Andrzejewem poświęcony mogile zbiorowej żołnierzy 18 Dywizji Piechoty poległych w tamtej bitwie. I w numerze 3 2009 roku artykuł Szlak bojowy 71 Pułku Piechoty zapisany na pomniku. Z okazji 70. rocznicy Bitwy o Zambrów pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie pan Jerzy Dąbrowski wydał takie opracowanie pod tytułem 71 Pułk Piechoty, Zambrowski Pułk Piechoty, zarys historii udział w wojnie obronnej 1939 roku. Ta książka miała drugie wydanie w roku 2009 i trzecie, już uzupełnione i poszerzone, w 2011. Gotowa jest też najnowsza praca pana Jerzego Dąbrowskiego, bardzo ciekawa, bogato ilustrowana, historia garnizonów Ostrów Mazowiecka-Komorowo, Różan, Zambrów i służba w tych garnizonach kapitana Władysława Dąbrowskiego. Będzie ona dzisiaj zaprezentowana i w dalszej części naszej sesji tutaj będzie o niej mowa. Warto także zaznaczyć, że na wniosek Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie pan Jerzy Dąbrowski został odznaczony w 2007 roku medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. W 2012 roku pan Jerzy Dąbrowski otrzymał Złotego Żubra, Nagrodę Miasta Zambrowa w kategorii Twórczość i upowszechnianie kultury. Każdy, kto zapoznał się z pracami i publikacjami pana Jerzego Dąbrowskiego, wie, że są to opracowania bogate i udokumentowane, zawierające niezwykle ciekawy materiał ilustracyjny, takie jak fotografie, mapy, szkice. Jestem przekonany, że dzięki nim nasza wiedza o historii Zambrowa i 71 Pułku Piechoty jest znacznie lepsza i pełniejsza. Mam też nadzieję, że już niedługo, także dzięki pracom pana Jerzego Dąbrowskiego, Bitwa o Zambrów zostanie doceniona w historii wojny obronnej 1939 roku, co najmniej tak jak obrona Wizny, która już obrosła legendą i została nieco zmitologizowana. Pasja, zaangażowanie i wytrwałość pana Jerzego Dąbrowskiego zasługują na nasze najwyższe uznanie i szacunek. Tytuł honorowego obywatela miasta Zambrowa to dowód naszej wdzięczności za pracę, jaką wykonał i wykonuje pan Jerzy Dąbrowski dla Zambrowa, naszej małej ojczyzny. Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkiego najlepszego.
Zapraszam teraz na scenę honorowego obywatela miasta Zambrów, pana Jerzego Dąbrowskiego, również pana burmistrza Zambrowa, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Szanowni Państwo, odczytam Państwu treść podjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Zambrów. Uchwała Rady Miasta Zambrów z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Zambrów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, paragrafu 4 ust. 1 statutu miasta Zambrów, Rada Miasta Zambrów na wniosek członków Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta Zambrów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nadaje się honorowe obywatelstwo miasta Zambrów panu Jerzemu Dąbrowskiemu. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miasta, Szanowny Panie Burmistrzu Miasta Zambrowa, Szanowni Państwo Radni i Mieszkańcy Zambrowa. Zambrów odegrał ważną rolę w historii mojej rodziny przed wojną i w późniejszych czasach. Mój ojciec służył w 71. Pułku, który stacjonował w tym mieście. Stąd wyruszył na wojnę jako dowódca kompanii CKM-ów, zginął w bitwie o Zambrów i został pochowany na miejscowym cmentarzu w mogile zbiorowej. W tym roku mija 10 lat od momentu, w którym stwierdziłem, że te tragiczne wydarzenia, jak i okres pobytu pułku w mieście, zasługują na opisanie ich w możliwie wszechstronnym opracowaniu. Oczywiście trzeba wyraźnie podkreślić, że natrafiłem na zainteresowanego sprawą burmistrza miasta Zambrowa. Kilka lat wcześniej nie udało mi się zainteresować władz miasta tą sprawą. Przy dużym poparciu władz miasta możliwe było w 70. rocznicę bitwy w 2009 roku wydanie mojego opracowania 71. Zambrowski Pułk Piechoty, zarys historii i udział w wojnie obronnej. Również zmieniony został pomnik na mogile zbiorowej poległych według koncepcji upamiętniającej bitwę o Zambrów we wrześniu 1939 roku. Dziś pragnę podziękować członkom Rady Miasta z jej przewodniczącym panem Zbigniewem Korzeniowskim i panu burmistrzowi Kazimierzowi Dąbrowskiemu za wielki zaszczyt, jaki mnie spotkał w tak ważnym dla mnie mieście, jakim jest Zambrów. Nigdy o takim wysokim wyróżnieniu nie marzyłem. Chcę także serdecznie podziękować wnioskodawcom. Przed chwilą dowiedziałem się, że był to w dużej mierze pan burmistrz. Bardzo serdecznie dziękuję za wystąpienie do Rady o tak wysokie dla mnie wyróżnienie. Jest to dla mnie niezwykle ważne i cenne wyróżnienie i nie przypuszczałem, że kiedyś tego zaszczytu dostąpię. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu starostę powiatu zambrowskiego, pana Stanisława Krajewskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, wielce szanowny, honorowy obywatelu miasta Zambrowa, Szanowni Państwo, wszyscy goście, którzy się dzisiaj zgromadziliśmy w tej pięknej sali. W imieniu władz samorządowych powiatu zambrowskiego pragniemy
złożyć panu Jerzemu serdeczne gratulacje z racji tej dzisiejszej uroczystości, jak również podziękować za jego wkład, dokonania i pracę, które do tej pory włożył w badanie historii, w upowszechnianie historii naszego miasta, naszego powiatu, najbliższej okolicy. Myślę, że to jest wielka sprawa dla następnych pokoleń, dla zachowania tych faktów, które w dużej mierze zdeterminowały sytuację, jaką mamy dzisiaj w czasach obecnie nam istniejących. Szanowni Państwo, na dzisiejszą okoliczność pragniemy, dziękując i gratulując panu Jerzemu, przekazać drobne upominki w postaci publikacji związanych z powiatem zamrowskim, monografię powiatu zamrowskiego i te skromne kwiaty, jak również za chwilę to przekażę naszemu zacnemu obywatelowi srebrny dukat zamrowski. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak Państwo niektórzy przynajmniej pamiętacie, przed kilkunastoma laty tytuł honorowego obywatela miasta Zambrów otrzymał nasz rodak, ekscelencja Józef Michalik. Jest jego wizerunek na tym dukacie i myślę, że szanowny panie Jerzy, to jest taki element, który łączy dwóch zacnych obywateli miasta Zambrowa. Wszystkiego dobrego. Czy ktoś z gości chce jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Przedstawiciele gminy Zambrów, przewodniczący Piotr Tyszka i pan wójt Kazimierz Mochowski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, a przede wszystkim dostojny, honorowy gościu. Otóż chciałbym w imieniu samorządu gminy Zambrów również złożyć serdeczne gratulacje, jak i wyrazić radość za to dzisiejsze, to spotkało naszego gościa. My od wielu lat już znamy się i jednocześnie te kwiaty, które złożymy, jak i historię gminy Zambrów, no niech one przypominają, prawda, ponieważ ta historia, o której pisze pan Jerzy Dąbrowski, również rozgrywa się na naszych terenach gminy Zambrów. Oczywiście jest to wielkie dzieło, które na pewno poznamy, szczególnie dla młodzieży, ale i dla nas, że znalazł się taki człowiek tutaj w kraju, w Zambrowie, który nam to wszystko opisał, opowiedział. A zatem wszystkiego dobrego życzymy tutaj od całego samorządu. Dużo zdrowia i oby ta książka, to wydanie nie było ostatnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Ktoś z gości jeszcze pragnie zabrać głos? Szanowni Państwo, w chwili obecnej nastąpi rozstrzygnięcie trzeciego powiatowego konkursu historycznego organizowanego przez Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie pod tytułem Zambrów w latach II wojny światowej. Ogłoszenia wyników dokona pan Mariusz Gontarski, nauczyciel historii w Miejskim Gimnazjum nr 1. Zapraszam.
Szanowni Państwo, cieszę się, że w tak zacnym gronie w obecności pana Jerzego i jego rodziny mogę ogłosić wyniki trzeciego powiatowego konkursu historycznego, który został zorganizowany przez Miejskie Gimnazjum nr 1 przy wsparciu i honorowym patronacie pana burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Tematyką konkursu, jak wspomniał pan przewodniczący, był Zambrów w latach II wojny światowej, a finał konkursu odbył się bardzo niedawno, bo przedwczoraj, 10 września, w naszej placówce, w Miejskim Gimnazjum. I wśród uczestników, którzy reprezentowali szkoły podstawowe, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne, najlepszymi historykami w zakresie wiedzy lokalnej, w zakresie Zambrowa właśnie w okresie II wojny światowej, okazali się być. W szkołach podstawowych najlepszym okazał się Maciej Bączyk ze szkoły podstawowej nr 5, którego bardzo serdecznie zapraszam tutaj na scenę. Następnie ex aequo, drugie miejsce, z taką samą ilością punktów uplasowały się następne osoby, kolejni dwaj uczniowie, również ze szkoły podstawowej nr 5, to jest Patryk Korytkowski oraz Albert Dybowski, których również zapraszam. Na trzecim miejscu uplasował się Adrian Bilski ze szkoły podstawowej nr 3. Zdaje się, że Adriana nie ma i pan Andrzej, opiekun, będzie później odbierał jego nagrodę. Dodatkowo chciałem wyróżnić, bo naprawdę niewiele zabrakło, dwóm dziewczętom ze szkoły podstawowej nr 3, Kamilii Baczewskiej oraz Wiktorii Baczewskiej. I poproszę teraz pana Jerzego Dąbrowskiego, pana Kazimierza Dąbrowskiego i naszego dyrektora, pana Ryszarda Ogrodnika, o wręczenie nagród tym trzem zacnym i dobrze znającym historię lokalną, zwłaszcza Zambrowa w okresie II wojny, o wręczenie nagród. Bardzo serdecznie gratuluję. Proszę Państwa, konkurs odbył się bardzo szybko, bo jak Państwo wiecie, 1 września był niedawno, a już 10 września ten konkurs miał swój finał. Więc chłopcy musieli naprawdę się zmierzyć z dużą materią. Materiał obejmował i drugą wojnę, i Zambrów w latach II wojny, także świetnie sobie poradzili. Także gratulujemy im. Może jednak poprosimy pana Andrzeja Konopka o to, żeby jednak odebrał te nagrody może od razu. Plan był inny, ale zapraszamy pana Andrzeja. O, idzie, dziękujemy. To jest dla Adriana Bilskiego za trzecie miejsce. Dziękujemy. Panów poproszę o pozostanie, ponieważ jest następna kategoria, szkoły gimnazjalne, i tutaj najlepszymi okazali się Tekliński Piotr, zajął pierwsze miejsce z Miejskiego Gimnazjum nr 1, zapraszamy Piotr. Następnie Karol Zakrzewski, który zajął drugie miejsce, również z Miejskiego Gimnazjum nr 1. I trzecie miejsce zapraszam Bartosza Laskowskiego, również z Miejskiego Gimnazjum nr 1. Gratuluję, poproszę o brawa. Piotrek był niemal bezbłędny, popełnił tylko jeden błąd. Chłopcom dziękuję, panom poproszę jeszcze o pozostanie panów.
Iż została nam ostatnia kategoria, kategoria szkoły ponadgimnazjalne. I poproszę o wystąpienie na scenę. Zwycięzcę tej kategorii to jest Piotra Kuczałka. Piotr, zapraszam na scenę. Zespołu szkół numer 1. Następnie drugie miejsce zajął Łukasz Tabęcki z zespołu szkół numer 1. A trzecie miejsce zajął Bartek Dmochowski, również z zespołu szkół numer 1. Zapraszam na scenę. Dziękuję bardzo. I już na zakończenie kilka słów od organizatorów podziękowania. Po pierwsze, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować po pierwsze nauczycielom, którzy zdecydowali się, pomimo tego, że to był bardzo krótki termin zgłoszenia i przygotowania uczniów, zdecydowali się, że wezmą udział, przygotowali swoich uczniów, dali im materiały. I chciałem w sposób serdeczny podziękować, bo tak jak zawsze, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, przy drugiej edycji mówiłem, że na zambrowskich historyków można naprawdę liczyć i polegać. I to się potwierdza po raz kolejny. Wspieramy się jakoś wzajemnie, razem uczestniczymy w różnorodnych akcjach, konkursach i dlatego należą się podziękowania. Pani Ewie Grajewskiej, którą poproszę, zapraszam na scenę. Dziękuję pani Katarzynie Grabowskiej, którą również zapraszam na scenę. Dziękuję pani Ewie Zaniewskiej, nie wiem, czy jest obecna. Poproszę pana Andrzeja Konopka, również zapraszam na scenę i również dziękując poproszę na scenę pana Krzysztofa Boruca. Zapraszam państwa, bardzo dziękuję. Takie symboliczne podziękowanie od nas, organizatorów. Jestem państwu w imieniu organizatorów niezwykle wdzięczny. Gdybyście państwo się nie zdecydowali wziąć udziału, no cóż, konkurs by się nie odbył. Albo odbyłby się w znacznie skromniejszym stopniu i rozmiarze. A tak mieliśmy wszystkie kategorie. I poproszę przy okazji jeszcze panią Krysię Ogrodnik, która jest współorganizatorką i już wydała wszystkie nagrody i kwiatki, więc zapraszam panią Krysię również tutaj, do tego grona. Bo także dla pani Krysi należą się również brawa. Także dziękuję bardzo, to takie trochę niezapowiedziane. I szanowni państwo, jeszcze za przygotowanie uczniów i prowadzenie pięknie dziękuję panu Mariuszowi Kontackiemu. Dziękuję bardzo. Także dziękuję drodzy koledzy, koleżanki. Dziękuję państwu. No i proszę państwa, kończąc już to moje krótkie wystąpienie, chciałem podziękować. Po pierwsze, już wszyscy usiądziemy. Pragnę bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi miasta Zambrów, panu Kazimierzowi Dąbrowskiemu, który nas wspiera od początku, gdy zorganizowaliśmy pierwszy, to już jest nasza trzecia edycja. Dziękuję za honorowy patronat, dziękuję za fundowanie nagród, dziękuję za wsparcie. Dziękuję panu przewodniczącemu Rady Miasta, dziękuję państwu radnym za to, że również jesteście przychylni i wspieracie wszelkie działania, które mają na celu upamiętnianie lokalnej historii, to, że jesteście. To jest bardzo fajne, bardzo za to dziękuję.
Chciałem podziękować dyrektorom wszystkich szkół, których uczniowie brali udział w tym konkursie, że Państwo nie macie nic przeciwko, że pozwalacie, że wspieracie i że jesteście obecni. Dziękuję oczywiście uczestnikom, uczniom, bez których ten konkurs po prostu by się nie odbył. Dziękuję Wam bardzo wszystkim. Jeszcze raz nauczycielom i na koniec dziękuję pani Karolinie Ilczuk, która wspierała nas, zorganizowała również dla nas drobne nagrody. I wszystkim Państwu za uwagę bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że za rok czwarty powiatowy konkurs historyczny również będzie miał miejsce i będziemy mogli znowu nagradzać kolejnych młodych historyków zambrowskich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt dzisiejszej uroczystości przewiduje promocję książki autorstwa pana Jerzego Dąbrowskiego pod tytułem Historia garnizonów Ostrów Mazowiecka-Komorowo, Różan, Zambrów i służba w tych garnizonach kapitana Władysława Dąbrowskiego. Celem opracowania publikacji jest przywrócenie pamięci o garnizonach wojskowych czasów II RP, które przestały istnieć w czasach PRL oraz pokazanie chluby naszego szkolnictwa wojskowego, Szkoły Podchorążych Piechoty, która mieściła się w istniejącym nadal garnizonie Komorowo, gdzie pozostałe cenne z punktu widzenia historii Wojska Polskiego zabytki były niszczone w czasach PRL, a obecnie nadal nie są otoczone właściwą opieką ani przez wojsko, ani przez administrację państwową. Wymienione w tytule garnizony były ze sobą w szczególny sposób powiązane. Ogniwem łączącym między innymi był poligon Czerwony Bór, na którym odbywały się wspólne ćwiczenia podchorążych z Komorowa i Różana z pododdziałami z 71. Pułku z Zambrowa. Historia garnizonów to również życiorysy żołnierzy odbywających w nich służbę. W drugiej części opracowania autor przedstawił przebieg służby i życie oficera Władysława Dąbrowskiego w tych trzech garnizonach. Przedstawiono także dokumenty dotyczące awansów i przeniesień między garnizonami oraz szereg zdjęć i fragmenty korespondencji opisującej różne wydarzenia w czasie służby. Proszę Państwa, ale kto jak nie autor lepiej zapromuje swoją publikację? Zapraszam ponownie pana Jerzego Dąbrowskiego. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w 75. rocznicę Bitwy o Zambrów, ale jest to także setna rocznica wymarszu pierwszej kadrowej w sierpniu 14 roku z Oleandru w Krakowie do Kielc. Byli to członkowie Związku Walki Czynnej i Organizacji Strzeleckich, którzy wyruszyli na rozkaz komendanta. 12 sierpnia 14 roku na czele trzech kompanii komendant zajął Kielce i wtedy to powstawał zalążek kadry przyszłego Wojska Polskiego. Dalsza historia toczyła się również na naszych ziemiach. Dziś prezentuję opracowanie, tak jak tu powiedział szanowny pan przewodniczący Rady, dotyczące trzech garnizonów mocno ze sobą związanych, które zarówno ćwiczyły wspólne szkolenie, jak i manewry w Czerwonym Borze. Nasz 71. Pułk Piechoty po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, w której walczył jako 144. Pułk Piechoty Strzelców Konnych, od lutego 21 roku przemianowany na 71. Pułk Piechoty w związku z reorganizacją armii po działaniach wojennych, został skierowany do koszar w Komorowie latem 21 roku do Komorowa, skąd do Zambrowa został przeniesiony we wrześniu 26 roku. Po naszym pułku w Komorowie to dziś pozostała pamiątka, o której niewiele kto wie. Pułk, będąc w czasie postoju w Komorowie, postawił pomnik poległym strzelcom 144. Pułku Piechoty. Pomnik później został rozebrany, ale fundament, postument kwadratowy pod pomnik pozostał i do dzisiaj na tym pomniku stoi taki wielki gazon wyłożony duże średnicy gazon, gdzie są posadzone kwiaty. Oczywiście on stoi w miejscu, gdzie stał pomnik. Pomnik stał na tle
jednego z budynków koszarowych po stronie tak zwanej prawej, gdzie były bloki oficerskie. Po tym budynku nie ma śladu. W tym miejscu stoi w tej chwili pobudowany nowy budynek po wojnie, ale gazon jest. Jest to pamiątka po naszym pułku, który w Komorowie stacjonował. Ponieważ do Komorowa została przeniesiona z Warszawy nasza wspaniała oficerska szkoła piechoty, która nazywała się Szkołą Podchorążych Piechoty, a jej pierwszy rocznik był zlokalizowany w Różanie, pułk nasz został przeniesiony do Zambrowa. Szkoła Podchorążych wspólnie z naszym pułkiem ćwiczyła w Czerwonym Borze. W Zambrowie organizowano w latach 35-39 pułki manewrowe dla podchorążych Szkoły Podchorążych Piechoty i podchorążych Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty z Zambrowa. Była to unikalna sprawa w tamtych czasach, która była wspaniałym pomysłem na naukę dowodzenia, ponieważ taki pułk manewrowy składał się z batalionów, w skład którego wchodzili wszyscy podchorążowie pierwszego rocznika z Różana, podchorążowie drugiego i trzeciego rocznika z Komorowa, cała szkoła podchorążych rezerwy z piechoty z Zambrowa, uzupełniana o część składu osobowego 71. pułku i uzupełniana o rezerwistów. Taki pułk manewrowy składał się z kilku tysięcy ludzi, ale dowodzili wszystkimi na szczeblu plutonów i drużyn, dowodzili podchorążowie drugiego rocznika, czyli tego, który będzie kończył w danym roku, będzie mianowany na oficerów, awansowany. I to była dla nich próba przed awansem na oficera. Te pułki manewrowe były bardzo wysoko cenione, ale również były bardzo starannie śledzone przez nieprzyjaciół, tymi Niemców. W opracowaniu starałem się możliwie dokładnie przedstawić całą historię garnizonu Zambrów i koszar zambrowskich, przy czym po znalezieniu mapy półtora roku temu, to jest mapa wydana w Wojskowego Instytutu Geograficznego, wydana w 1932 roku, 25 Zambrowa, tu dopiero dowiedziałem się, że koszary zambrowskie nosiły imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Takiej informacji nigdzie nie znalazłem przedtem. Także jeśli mógłbym tu powiedzieć, czy coś trzeba było, bo ja kiedyś kończąc, prezentując trzecie wydanie książki, powiedziałem, że czwartego już nie będzie, bo chyba już nic nie znajdę, bo bardzo starannie szukałem. W tej chwili mogę powiedzieć, że można byłoby to uzupełnić tylko o to, że koszary nosiły imię, ale to jest w tej książce dzisiaj wydanej. Jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Historia 71. pułku. Oczywiście w zarysie podana jest w tym opracowaniu, natomiast w szczegółach odsyłam do wydania, które jest obszerne bardzo. Natomiast w tym wydaniu jest pełna organizacja i przebieg służby w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w latach 29-35. Mogłem to zrobić dzięki materiałom uzyskanym z Archiwum Regionalnej Izby Historycznej. Są to unikalne materiały, które tak zwane jednodniówki, które wydawał każdy rocznik przed zakończeniem swego roku szkolenia w Zambrowie. Ale dają pełen skład kadry, pełen skład podchorążaków i cały przebieg szkolenia w danym roku. Także dzięki materiałom, które użyczył mi pan Jarosław Stękowski z Regionalnej Izby Historycznej, mogłem dosyć szczegółowo opisać Szkołę Podchorążych Piechoty w Zambrowie. Dalej opisuję organizację batalionu szkolnego Podchorążych Rezerwy Piechoty, bo w momencie, kiedy Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty została zlikwidowana w 1935 roku, natychmiast w 1935 do 1937 w Zambrowie, w tych samych zresztą budynkach, koszarowych blokach, działał batalion szkolny Podchorążych Rezerwy Piechoty. Następnie skończył działalność w połowie roku 37 i już od zaraz miesiąc później została zorganizowana Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii imienia generała Józefa Bema, która w latach 37-39 bardzo aktywnie działała w Zambrowie i wyszkoliła ponad 600 podchorążych. Oczywiście opisując te kolejne wydarzenia, omówiłem w miarę szczegółowo wpływ obecności garnizonu wojskowego na życie miasta Zambrowa. W opracowaniu podałem udział naszych oddziałów w walkach obronnych 1939 roku. Dotyczy to oczywiście szczególnie 71. pułku i 18. dywizjonu artylerii ciężkiej, które stacjonowały w Zambrowie, były w tej samej 18. dywizji,
I przez cały okres walki, należy podkreślić, że w cały okres walk pułk nasz był bardzo aktywnie wspierany przez dywizjon 18, przez dywizjony 18 dywizjon artylerii ciężkiej do samego końca walk pod Andrzejewem. Z opisów wynika, że gdyby nie dzielni artylerzyści, prawdopodobnie Niemcy by szybciej rozprawili się z naszymi oddziałami piechoty, bo do przebicia się przez Zambrów był do dyspozycji tylko i wyłącznie 71. Pułk Piechoty. 42. i 33. walczyły jeszcze daleko nad Narwią i one miały przyjść po przebiciu drogi 11 w południe po południu. Niestety nie dało się. W kolejnym rozdziale zwróciłem uwagę na problemy związane z pamięcią o pułku i żołnierzach czasów II Rzeczpospolitej w okresie PRL-u, gdzie starano się skazać na zapomnienie bohaterskie czyny naszej armii i następnie przedstawiłem zmiany, jakie zaszły w wolnej Polsce, gdzie pamięć o pułku dziś w mieście jest bardzo żywa i aktywnie kultywowana. Tak jak wspomniał pan przewodniczący, osobny rozdział został poświęcony służbie oficera czasów II Rzeczpospolitej na przykładzie dokumentów związanych ze służbą mojego ojca, gdzie wyraźnie przedstawiłem szczególnie czasy PRL-u, ile czasu i jak wyglądało poszukiwanie śladów poległego i jak starannie zacierano ślady w społeczeństwie o wojsku naszym w II Rzeczpospolitej, jak wyglądały ekshumacje, gdzie nie interesowano się zupełnie kogo i gdzie ekshumowano. Mam nadzieję, że to opracowanie, w moim przekonaniu dosyć pełne, jeśli chodzi o historię garnizonu Zambrów, bo o tym mówię, będzie, że tak powiem, da zainteresowanym pełen obraz wiedzy dotyczącej czasów II Rzeczpospolitej i garnizonu Zambrów. Tak na zakończenie chciałem powiedzieć zupełnie na inny temat. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi, do którego zwróciłem się w środę z gorącą prośbą, że źle się dzieje na cmentarzu i dzięki działaniu pana burmistrza sprawa została szybko zlikwidowana. A dziś już jest bardzo ułożona kostka brukowa i już jest wszystko w porządku. Natomiast odsyłam do artykułu Zambrów.org, gdzie jest sprawa przedstawiona. A tu dziękuję bardzo za bardzo szybkie działanie i zdecydowane zablokowanie działań osób nieodpowiedzialnych. Dziękuję państwu bardzo za uwagę i z największą przyjemnością będę przedstawiał książkę indywidualnie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na tym kończymy tą część uroczystości. Zamykam sesję Rady Miasta Zambrów.